Kolejne osiedle wykorzystało koniec lata na organizację pikniku osiedlowego. Tym razem było to przy Borówkowej. Końcówka sierpnia wydaje się niezbyt letnia, ale na piknik rodzinny to pogoda w sam raz. Zwłaszcza dla dzieci przygotowane propozycje były atrakcyjne i jak na piknik przystało, wata cukrowa nieodmiennie od dziesiątków lat stanowi jeden z punktów programu. To też kolejka ustawiała się po ten słodycz na patyku przez cały czas trwania zabawy. Niewątpliwie wśród zabaw ruchowych prawdziwym hitem były kule poruszające się po wodzie. Poruszały się, o ile zamknięty w nich człowiek wprawił je w ruch i to jednym udawało się lepiej, innym gorzej, ale zabawa przy tym była doskonała, a o to przecież chodziło. Dmuchańce i malowanie twarzy to również stały element imprez plenerowych. Sprawdził się i tym razem, dzieci poślizgać się lubią, skakanie to dobry sposób na nadmiar energii, a malowidła na buziach to rodzaj kostiumu przebrania. A dzieci uwielbiają się przebierać nie tylko z okazji karnawału. Całość zabawy odbywała się przy rytmach muzyki, a kierował nią Wodzirej.